Nawet mi nie mówcie, że nie znacie miejsca, w które właśnie podjechaliśmy. Piotrkowska 12 to adres znany doskonale wszystkim kieleckim imprezowiczom. A w tej chwili, jak widzicie, trwa tu przebudowa. Powstaje całkiem nowy klub Euforia. Otwarcie już za kilka dni, a my, CKTV, jak zwykle zaglądamy za jeszcze zamknięte drzwi. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Na pewno nieraz tu zajrzycie. Zapraszamy. Jestem z przedstawicielami klubu Euforia, Kingo. Witam. I Karniszem. Witam serdecznie. Wszyscy chyba kojarzymy klub Louvre, ale co od czasu powstania Euforii tutaj w środku się zmieniło? Jak widać, za naszymi plecami zmieniło się zupełnie wszystko, ale więcej powiemy wam, a raczej zobaczycie sobie na otwarciu klubu już 21 lipca. No właśnie, jeszcze raz, Kinga, kiedy nastąpi otwarcie i czego możemy się na nim spodziewać? A więc tak, pierwsza impreza otwarcia odbędzie się 21 lipca, czyli w najbliższą sobotę. My rozpoczynamy już o 21.30, także bądźcie wtedy z nami. Możemy się spodziewać super zabawy, to na pewno. I specjalnych gości? Specjalnymi gośćmi będą DJ z Warszawy, będzie to grupa Coco Band, chłopcy, którzy grają w bardzo wielu warszawskich klubach i zapewniają naprawdę super zabawę, oraz DJ Tkaczu, też z Warszawy. Na pewno będzie super zabawa, ale słyszeliśmy, Piotrek, takie plotki, że poniżej 18 roku życia raczej nie będzie możliwości, żeby wejść do waszego klubu. No nie. To będzie raczej tak minimum 19 latek. I będziemy się starać trzymać tą selekcję nie tylko wiekową, ale również taką bardziej stylową ubioru i tak dalej, prawda? Czy macie już pomysł na jakieś kolejne imprezy tematyczne na przykład? Mamy pomysł na kolejne imprezy, ale na razie nie chciałabym tego zdradzać. Niech zostanie to tajemnicą, a wszystko później na pewno będzie wam przekazane. Piotrek, ja się jeszcze upieram, żebyś zdradził chociaż trochę, jakie będzie ułożenie lóż, czy tu będzie jakaś VIP room, jak to będzie wyglądać? Znaczy, no powiem tak, góra, jak tutaj jak widać, będzie to strefa VIP cała, prawda? A, czyli tutaj tam u góry to wszystko strefa VIP. Tak, tam będziemy mieć jedną bardzo dużą lożę na 25 osób, taką przeznaczoną do jakichś tam imprez wyjątkowych, z rurą, i tutaj będziemy mieć lożę z łóżkiem. Stare ułożenie lóż, które były, tylko troszeczkę inne, ponieważ wszystkie loże będą tutaj widoczne. Każdy, kto będzie chciał w jednej loży, będzie się widział z grupą z drugiej loży, prawda? Możesz nam zdradzić, o co chodzi z tym sufitem, bo coś nie chciałeś powiedzieć. Będzie to coś w stylu AK wylanej wody, prawda? Czyli jak będą ludzie tańczyć na parkiecie, to od dużego napływu basu cały sufit będzie tak fajnie falował, prawda? Jakby był wypełniony wodą. Tak właśnie wygląda klub Euforia. Zdjęcia z tego miejsca, kiedy będzie już otwarte w sobotę, znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej www.ck-tv.pl. A teraz jeszcze przed imprezą ja już ruszam do tańca z menadżerką Kingą.